Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Państwa demokratyczne to państwa prawa, w których wszelkie działania podejmuje się na podstawie i w granicach prawa, w których priorytetem jest wyjaśnienie każdej katastrofy, a tym bardziej katastrofy samolotu z prezydentem i dowódcami wszystkich formacji wojskowych na pokładzie. Jakim państwem w tym kontekście jest Polska? Jak państwo mogło pozwolić, by ciała jego najwyższych funkcjonariuszy do trumien układali przedstawiciele obcego państwa? Gdzie były polskie służby, polscy prokuratorzy, funkcjonariusze BOR, funkcjonariusze służb powołanych do stania na straży bezpieczeństwa państwa? Dlaczego rząd polski zaakceptował błędnie sporządzone dokumentacje, w tym dokumentacje medyczne? Pytań możemy stawiać wiele, jednak konkluzja wyłaniająca się z tej sytuacji jest smutna i przerażająca. Państwo polskie pod przewodnictwem pana, panie premierze, nie tylko w tej trudnej sytuacji nie zdało egzaminu, lecz co gorsza pozwoliło odebrać sobie podstawowe prawo. Prawo poznania prawdy, którą jest winne rodzinom ofiar i całemu narodowi. Dziękuję bardzo.